Siema, dzisiaj kolejny odcinek, już ostatni z serii o kompasie. Chciałbym bardziej szczegółowo omówić budowę kompasu i to, co może spowodować, że kompas pracuje niewłaściwie. Jak wspominałem, mamy igłę, która pokazuje kierunek północy. Tutaj mamy lupkę, która ułatwia nam odczyt mapy, jeśli mapa jest bardziej nieczytelna. I tutaj mamy miarki centymetrowe do pomiaru odległości na mapie. Oprócz tego do ustalenia poziomu jest sznureczek, żeby kompas był ułożony właściwie, i lusterko, które ułatwia nam kontrolę kompasu przy ustalaniu azymutu. Azymut, jak pamiętacie, jest to kąt zawarty między kierunkiem północy a kierunkiem marszu. Dzisiaj chciałbym Wam bardziej szczegółowo wyjaśnić, na czym polega azymut i w jaki sposób pracujemy z kompasem przy ustalaniu azymutu. Tarcza jest okrągła i ona jest oznaczona cyframi od 0 do 360. Przy kompasach wojskowych jest tych części więcej, ale my będziemy pracowali na kompasie cywilnym. Co się dzieje? Jak widzicie, ustawiła nam się igła w kierunku północy. Przekręcamy tarczę, tak żeby te wartości wskazanie igły północ plus to, co jest na tarczy, zgrało się ze sobą i powstaje nam kąt. Nasz kierunek marszu jest figurka, którą tu widzicie. Tak jak mówiłem, kąt zawarty między kierunkiem północy a kierunkiem marszu. Co dalej robimy? Odczytujemy wartość z tarczy i mamy już ustalony dokładnie nasz azymut. Co może spowodować, że kompas będzie pracował niewłaściwie? Pierwsza rzecz, za każdym razem, kiedy orientujemy kompas, należy dokonać tego pomiaru 3 razy. Przekręcamy kompas i tak 3 razy, tak żeby kompas nam się wyzerował, żebyśmy mieli pewność, że ten odczyt jest prawidłowy. Druga rzecz, kompas nie lubi elektroniki. Jeśli poruszymy tutaj blisko telefonem, zobaczcie, igła zaczyna pracować niewłaściwie. Instalacje wysokiego napięcia. Oprócz tego też należy pamiętać, że kiedy wchodzimy w góry, w górach znajdują się złoża metali i też może praca kompasu być zakłócona, dlatego zwracam na tą szczególną uwagę. Kontrolujemy trasę i kierunki, w których się przemieszczamy. Myślę, że to jest czytelne i jasne dla wszystkich, dlatego zadanie dla Was. Jak macie kompas, niech każdy z Was wejdzie do pomieszczenia, stanie na środku, zmierzy azymut na 2 rogi Waszego pomieszczenia. Następny odcinek to będzie pomiar odległości. Tyle. Do zobaczenia wkrótce. Powodzenia.